Kogo głosujesz? No, to jest dobre pytanie, ale nie powiem tego, bo wiem, że przecież to nagranie znajdzie się w internecie. Natomiast przekonania światopoglądowe to szczególna kategoria danych. Zatem prywatnie jestem za tymi, którzy wygrają. I chciałbym to jeszcze raz powtórzyć: prywatnie jestem za tymi, którzy wygrają. No, ale tak poważnie to nikt nie można o to pytać. Oczywiście, w momencie, kiedy mówimy o kwestii jakiś ankiet, które w odpowiedni sposób nie zanonimizują czy to naszego wizerunku, czy naszych innych danych osobowych. Czyli gdybyśmy się spotkali w internecie z taką ankietą, na kogo głosujesz i będzie informacja o tym, że e, na przykład adres mailowy albo adres IP naszego komputera zostanie zapisany i przesłany do, do tego podmiotu, który tą ankietę przeprowadza, no to rzeczywiście będzie to złamanie przepisów. Chyba, że oczywiście będzie klauzula zgody, która Zalegalizuje to przetwarzanie danych osobowych. Natomiast pamiętajmy, że nasz światopogląd jest szczególną kategorią danych, która generalnie nie powinna być przez nikogo przetwarzana. Ale wiemy doskonale, że jest to no, jeden z ciekawszych tematów do rozmów podczas spotkań rodzinnych. No dokładnie. A kto jest administratorem danych w związku ze zbliżającymi się wyborami? Tych administratorów jest kilku, i tu rzeczywiście, w zależności od kontekstu przetwarzania, możemy mówić po pierwsze: że to, że Jest to rzecz jasna Państwowa Komisja Wyborcza i każdy komisarz wyborczy, Krajowe Biuro Wyborcze, ale także wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek województwa w zakresie obsługi techniczno-materialnej i przygotowania odpowiednich warunków pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych. Zatem, gdybyśmy chcieli znaleźć jeden obowiązek informacyjny, który by wskazywał na jedynego administratora danych, to nie mamy szans. Musimy pamiętać o tym, że w zależności od danego kontekstu przetwarzania, w odpowiednich elementach, czy w punktach, czy w, same jakby, w samych czynnościach wyborczych, Administratorzy będą różni, i oni też nie są współadministratorami, bo w zależności od różnych, od różnych tych momentów, różni, różne prawa będą nam przysługiwały i będziemy się zwracać w związku z tym do różnych administratorów z wnioskami dotyczących nam skorzystania z przysługujących nam praw na mocy RODO. A czy mogę odmówić podania danych osobowych podczas wyborów? Wydaje mi się, że znaczy generalnie, jeżeli chodzi o przepis prawa, to nie. Bo, jakby tutaj nie wynika to z przepisów RODO, ale taki obowiązek podania danych osobowych w postaci dokumentu tożsamości członkowi komisji wyborczej, do której jesteśmy przypisani ze względu na zamieszkanie i idziemy głosować, no to jest przepis szczegółowy wynikający z kodeksu wyborczego, więc, jakby nie możemy odmówić. Natomiast jeżeli uważamy, że komisja wyborcza nie powinna przetwarzać naszych danych osobowych. To jedyne, co możemy zrobić, to po prostu nie iść na wybory. No bo jak nie podamy danych osobowych, to i tak nikt nie pozwoli nam na, zagłosować, dokładnie. Pamiętasz, jak y, walczyliśmy y, o y, zakrywanie y, danych y, osobowych, tak, które gdzieś tam pojawiały tak. się na kartach, ponad naszymi nazwiskami, tak, czy poniżej Tak, Tak, to było przy Którzy sąsiedzi głosowali, którzy Dokładnie, nie. pamiętam, jak najbardziej. No, te duże listy wyborcze, takie spisy e, osób uprawionych do głosowania, my zawsze otrzymujemy do góry nogami, i składamy tam w odpowiedniej tabelce. Swój podpis. Ale oczywiście było tak bardzo długo, że widzieliśmy, czy nasi sąsiedzi już zagłosowali, czy dopiero przyjdą na głosowanie. Poza tym oczywiście, że tam niektórych e, sąsiadów znamy, czy z imienia, czy z nazwiska, no ale pamiętajmy, że na tych e, listach jest troszeczkę więcej danych osobowych. Jeszcze no, tylko imię Dokładnie, chociażby e, numer PESEL. Zatem tak, pamiętam jak staraliśmy się jakby wymóc e, to, e, to takie proste bardzo rozwiązanie, czyli karton z wyciętym paseczkiem, e, który był przykładany do listy wyborczej. I można było złożyć tam swój podpis. No oczywiście, jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach, i nadal teraz jest tak, że zanim. Członek komisji wyborczej przyłoży ten kartonik do listy. No Zaznaczy to, nasze nazwisko. <laughs> tak, to i tak jesteśmy w stanie zobaczyć wszystko dookoła. Otóż kwestia sprawności członka komisji wyborczej. To, to pierwsza rzecz. A druga rzecz, z, wraz z wiekiem człowiek zaczyna widzieć coraz lepiej jest duże z dużej odległości. Z daleka niż z bliska. Więc te listy wyborcze są coraz lepiej widoczne. Natomiast no, są to pewnego rodzaju. Takie śmieszne kazusy. Natomiast tak, pamiętam, długo, długo z tym dyskutowaliśmy, jakby nikt nie rozumiał. Prosta sprawa, prosta do zrealizowania, jak gdyby, no. A w pełni zgodna z przepisami. Skazać. A z drugiej strony, tak trudna do przyjęcia. Co nie? się. Dobra, idziemy na kawę. Idziemy na kawę.